Dwie dzielnice zostaną podłączone do sieci ciepłowniczej. Prezydent docenił ekologiczne postawy. Trwa plebiscyt na książkę roku. Dobry wieczór, witam Państwa we wtorek, 4 lutego. Joanna Jędraszczyk-Kałówak, zapraszam na Wiadomości Raciborskie. Jednym z głównych problemów naszego województwa jest zanieczyszczone powietrze, którego poprawa jest wyzwaniem dla samorządów. Kolejny krok w tej kwestii wykonuje Zabrze, w którym między innymi dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach możliwe będzie podłączenie kolejnych dwóch dzielnic do sieci ciepłowniczej. 31 stycznia w zabrzańskim magistracie doszło do podpisania umowy pomiędzy miastem Zabrze, zabrzańskim przedsiębiorstwem energetyki cieplnej i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie projektu pod nazwą Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu, połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych. Dla nas to jest największy projekt. I finansowo, jeśli chodzi o wymiar fizyczny, ponieważ poprzednie projekty, które realizowaliśmy, nie przekraczały kwoty 10 milionów złotych. Tutaj mamy kwotę 40 milionów złotych i prawie 10 kilometrów sieci ciepłowniczej. Przez bardzo trudny teren, przez cieki wodne, przez tereny pokopalniane, hałdy, lasy państwowe. I mnóstwo innych problemów. Tego się najbardziej obawiamy. Gdyby to był teren czysty, prosty, to pewnie i koszty by były niższe i łatwiej by było zrealizować. Ten projekt, który pozwoli zlikwidować dwie tradycyjne kotłownie i wymienić na zasilanie w źródła ciepła z nitki, pozwoli też zadbać o czystsze powietrze. Takich zadań w Zabrzu robimy bardzo dużo i w zakresie termomodernizacji obiektów, i w zakresie wymiany źródeł ciepła, ale to jest proces ogromny. W tym ogromnym procesie stawiamy kolejny krok, który kosztuje 40 milionów. Na realizację tego przedsięwzięcia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył 14 milionów złotych, a umowa z Zabrzem jest jedną z ostatnich zawartych przez Katowicki Fundusz w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach tego konkursu, który w tej chwili rozstrzygamy, łącznie przyznano dofinansowania dla 8 projektów na łączną kwotę około 60 milionów złotych. Inwestycje w poprawę jakości powietrza są kosztowne, ale nie do przecenienia są pozytywne skutki zdrowotne tysięcy mieszkańców Śląska. Dlatego też poza wymianą źródeł ciepła w domach jednorodzinnych ważne dla funduszu jest wspieranie rozbudowy sieci ciepłowniczej. Obok odnawialnych źródeł energii najbardziej efektywny sposób ogrzewania naszych domów, bo trzeba zwrócić uwagę, że tutaj też źródło ciepła, ciepłownia, do której te sieci będą, te osiedla będą podłączane, to nowoczesne źródło ciepła, co powoduje, że ta emisja do środowiska jest bardzo niewielka i to pokazują dane, które ta inwestycja niesie ze sobą, bo to od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent redukcji emisji różnego rodzaju pyłów. Dzięki właśnie zmianie tego sposobu ogrzewania, dzięki likwidacji tych nieefektywnych, lokalnych kotłowni, podłączenie tych osiedli do sieci ciepłowniczych. Szacuje się, że dzięki inwestycji w Zabrzu zmniejszy się zużycie energii pierwotnej i roczna emisja pyłów i gazów cieplarnianych. Ale mieszkańcy Zabrza nie tylko będą mogli oddychać czystszym powietrzem, lecz także nieco zaoszczędzić. Jeśli chodzi o koszty, które ewentualnie miałyby się przełożyć na mieszkańców, chciałem uspokoić, że koszty dla mieszkańców nie wzrosną, a dla mieszkańców osiedla Rokitnica, gdzie jest kotłownia w tej chwili gazowa, nawet lekko spadną, ponieważ produkcja ciepła z gazu jest troszkę droższa. Mieszkańcy bardzo czekali na tą informację. Wiele się mówiło o przygotowaniach do wymiany właśnie kotłowni. Dla mieszkańców świadomość dotowanych środków jest bardzo ważna, dlatego że, tak jak powiedziałam, rozwiązania ekologiczne są bardzo drogie. Nie zawsze mieszkańców stać na te
rozwiązania. My dziś właśnie wychodzimy naprzeciw tym mieszkańcom. My dziś proponujemy dofinansowanie do rozwiązań, które spowodują, że nasze powietrze będzie mniej zanieczyszczone. A pamiętajmy, powietrze nie zna granic. Im mniej pyłu wyemitujemy my tu w Zabrzu, w Bytomiu, w Katowicach, w Chorzowie, w Gliwicach, tym wszyscy będziemy oddychać lepszym powietrzem. Budowa nowej nitki ciepłowniczej w Zabrzu ruszy już niebawem, a jej zakończenie planowane jest na rok 2023. Dziś w Urzędzie Miasta prezydent wręczył nagrody w ramach konkursów Chomikuj baterie i Zbieramy butelki plastikowe. W sumie udało się zebrać ponad 5 ton baterii i 14 ton plastiku. Przez cały rok uczniowie placówek oświatowych segregowali odpady, przynosząc do szkół baterie i butelki plastikowe. Statystyki są imponujące. Jeśli chodzi o baterie, wzięło udział 13 placówek. Tych baterii zostało zebranych ponad 5 ton, także ilość naprawdę bardzo duża. Ponad 3000 dzieci w tych szkołach było zaangażowanych, także tutaj te wyniki są bardzo duże. Jeśli chodzi o butelki plastikowe, mniej jednostek, pewno ze względu na objętość i miejsce, które jest potrzebne do przechowywania tych butelek w szkołach. Mniej jednostek się angażuje, w tym roku wzięło udział 6 placówek, ale zebrano prawie 15 ton tych butelek. W konkursie Chomikuj baterie zwyciężyła szkoła podstawowa nr 3, gdzie średnio każdy uczeń zebrał kilogram i 780 gramów baterii oraz dom dla dzieci z wynikiem 1,3 kg na dziecko. W zbiórce butelek najlepsi byli podopieczni domu dla dzieci. Tu każdy z dzieci uzbierało ponad 36 kg plastiku. Dla uczniów konkursy nie są nowością. W Raciborzu prowadzone są od wielu lat. Ideą tych konkursów jest promowanie i wypracowanie od najmłodszych lat idei segregacji odpadów. Historia tych konkursów jest dosyć długa. Jeśli chodzi o baterie, to już jest 25. edycja, w butelkach plastikowych 24. To wtedy segregacja, można powiedzieć, jeszcze raczkowała. W tej chwili te zasady są już dużo bardziej znane wszystkim. Każdy z nas ma obowiązek tej segregacji, tą segregację realizować. Poza konkursem w zbiórce baterii i plastików młodzi ludzie rywalizują także w zbiórce makulatury. Ten konkurs rozstrzygnięty jednak zostanie dopiero w czerwcu. A dziś poza nagrodami rzeczowymi dla dzieci nagrody finansowe powędrowały na konta placówek. Z początkiem stycznia Raciborska Biblioteka ogłosiła plebiscyt na książkę roku 2019. Przez miesiąc można było zgłaszać swoje propozycje, a teraz trwa drugi etap konkursu. Trzeba się jednak pospieszyć z oddaniem głosu, bo plebiscyt trwa tylko do 8 lutego. Za nami pierwszy etap plebiscytu na książkę roku 2019. Przez cały styczeń czytelnicy biblioteki zgłaszali swoje propozycje za pośrednictwem Facebooka i karty do głosowania w filiach. W sumie nasi czytelnicy zgłosili około 80 pozycji książkowych. Wiadomo było, że te książki muszą być na stanie naszej biblioteki, a zgłaszający musi być naszym czytelnikiem. Spośród tych 80 książek wybraliśmy 7 pozycji, które uzyskały najwięcej głosów. Są to Rana Wojciecha Chmielarza, Jak mniej myśleć dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych Christel Petit-Collin, Houellebecqa Serotonina, Charlotte Link Poszukiwanie, 2 pozycje oczywiście Remigiusza Mroza Wyrok i listy zagrobu oraz Małgorzaty Rogali Cicha noc. I to właśnie spośród tych tytułów wyłoniony zostanie jeden najchętniej czytany, czyli książka roku 2019. Jak oddać głos? Wszystkie okładki książek, które przeszły do drugiego etapu, są zamieszczone na Facebooku i wystarczy je polubić, czyli polubiamy książkę, która nam pasuje. Bądź też dla osób, które nie mają Facebooka, przygotowane są karty do głosowania w każdej filii oddziale biblioteki. Głosowanie potrwa do 8 lutego, a wśród osób, które oddają swój głos, wylosowani zostaną zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody.
Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy, a już teraz zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Do zobaczenia. Dobry wieczór Państwu. Dziś wtorek, czwarty dzień lutego. Aleksandra Harc. Zapraszam na wiadomości dla niesłyszących. Jest o nim głośno co najmniej od kilku tygodni, bo zabił już prawie 400 osób. I chociaż w Polsce nie stwierdzono jeszcze przypadku zarażenia koronawirusem, jesteśmy przygotowani na zagrożenie. Do Polski na szczęście jeszcze nie dotarł, ale jak zapewnia inspektor sanitarny w Raciborzu, zarówno służby sanitarne i cała służba zdrowia gotowe są na przypadki zakażenia koronawirusem. Sprawdzamy dostępność miejsc izolacji, sprawdzamy przygotowanie oddziałów zakaźnych w całym kraju, sprawdzamy procedury, które są przyjęte na takie okoliczności, no i edukujemy społeczeństwo. Należy pamiętać o tym, żeby podstawową higienę zachować, to znaczy myć ręce wodą z detergentami, zwykłym mydłem, ale też będąc w podróży, nie mając takiej możliwości, żeby zabrać mydło z sobą, no to preparaty alkoholowe, na które wirus jest wrażliwy, można zastosować w każdym momencie podróży. Są takie podręczne zestawy, które część ludzi systematycznie używa w podróżach, preparaty na bazie alkoholu, gdyż wirus reaguje na alkohol, jest wrażliwy. Co może wzbudzić nasze podejrzenia? Otóż jeśli chodzi o jego objawy, to są one grypopodobne. Jest to duszność, kaszel i problem z oddychaniem. Kluczowy jest przy tym natomiast dodatni wywiad epidemiologiczny. Kiedy byliśmy w ostatnich 14 dniach w rejonach udokumentowanego narażenia, to znaczy w okolicy miasta Wuhan w Chinach lub też ogólnie w południowo-wschodniej części Azji, w Tajwanie, Chinach, Korei Południowej, w Japonii, do 14 dni od pobytu tam lub też od kontaktu z osobą, która tam przebywała. Jeżeli takie objawy u nas wystąpią, należy koniecznie o tym powiedzieć lekarzowi, a jeżeli rzeczywiście zaobserwujemy temperaturę powyżej 38 stopni i problemy takie oddechowe, to należy się bezpośrednio udać do oddziału zakaźnego. Tymczasem bądźmy czujni, ale spokojni, bo na razie jesteśmy bezpieczni i nie mamy się czego obawiać. W Polsce nie ma ani jednego potwierdzonego przypadku. Możliwości diagnostyczne w Polsce się poprawiają. Do tej pory były możliwości badania prób za wschodnią granicą, blisko nas w Berlinie. W tej chwili Państwowy Zakład Higieny uruchamia własne badania. Sanepid podkreśla równocześnie, że koronawirus nie jest taki straszny, jak go malują, bowiem grypa jest podobnie groźna. W samym styczniu na przykład w powiecie raciborskim stwierdzono aż 2282 zachorowania. Warto może się zainteresować możliwością zaszczepienia się przeciwko grypie sezonowej, której na przykład śmiertelność jest w pewnym sensie porównywalna z śmiertelnością tego wirusa, a prawdopodobieństwo zarażenia się grypą jest o wiele większe w tej chwili. Zaszczepić możemy się w każdej chwili. Wystarczy udać się do naszego lekarza, który oceni nasz stan zdrowia i rozwieje wszelkie wątpliwości, do czego zachęcamy. Za nami coroczna narada Raciborskiej Komendy Policji. W czwartek w sali gimnastycznej jednostki w Raciborzu tradycyjnie podsumowano miniony rok, który w szczegółowych liczbach przedstawił komendant powiatowy inspektor Łukasz Kreps. Wykrywalność przestępstw, pozyskany sprzęt, wsparcie finansowe od samorządów, wskaźnik skuteczności poszukiwań osób zaginionych czy liczba przeprowadzonych interwencji oraz wypadków drogowych, w tym nietrzeźwych kierowców i rowerzystów. Między innymi tymi danymi z 2019 roku podzieliła się dzisiaj Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu. Bardzo dobry był to rok dla raciborskiej policji, a w szczególności, ja to zawsze mówię, dla mieszkańców powiatu raciborskiego.
Podwyższyliśmy w niektórych kategoriach wykrywalność tych zdarzeń, szczególnie tych, które dotyczą na co dzień obywateli. To nas bardzo cieszy, bo oni to odczuwają i ponoszą straty w wyniku tych działań. Bardzo dobrze, jeżeli możemy zatrzymać sprawcy i ta szkoda wyrządzona może być naprawiona, gdy pojawi się na to szansa. Mamy wiele na ten rok zadań z zakresu ruchu drogowego, tak, żeby to poprawić to bezpieczeństwo, bo każda ofiara zdarzenia drogowego na terenie powiatu raciborskiego to jest nasze zmartwienie, to jest jakieś nieszczęście w rodzinie i to jest też dla nas problem i układamy tą pracę tak, żeby było coraz bezpieczniej. W corocznej naradzie głos zabrał również prokurator rejonowy w Raciborzu, który tą funkcję pełni od 7 miesięcy, ale już nie szczędził bardzo ciepłych słów na temat funkcjonariuszy z raciborskiej komendy, jak i z komisariatów w Krzyżanowicach i Kuźni Raciborskiej. Widzimy na co dzień w bieżącej pracy rzetelność, zaangażowanie, wysoki poziom merytoryczny, chęć współpracy z wszystkimi prokuratorami. I mówiąc bardzo ogólnie, ale bardzo pozytywnie, życzyłbym sobie, aby wszyscy prokuratorzy rejonowi w kraju, wszyscy prokuratorzy prokuratur rejonowych w kraju mieli takich partnerów i współpracowali, kooperowali w taki sposób, jeżeli w takiej swoistej symbiozie z policjantami, jak prokuratura raciborska. W uroczystości wziął także udział komendant wojewódzki, który m.in. pochwalił dobrą współpracę z samorządami i podziękował policjantom za zaangażowanie i profesjonalne podejście, które przełożyło się na wyniki w całym kraju. Mieliśmy zaszczyt i nieodmienną przyjemność zostać wskazani jako instytucja, która w Polsce cieszy się największym zaufaniem społecznym. 75% poparcia wśród osób, które były ankietowane przez firmy zewnętrzne, wskazało, że policja jest tą instytucją, która cieszy się największym zaufaniem społecznym. I to zaufanie nie wziął się przecież znikąd. To właśnie efekt takiej ciężkiej, żmudnej, codziennej służby, którą wykonują wszyscy funkcjonariusze i pracownicy polskiej policji. Bo bez tej pracy, takiej u podstaw, nie byłoby takiego dobrego wyniku i takiego dużego kredytu zaufania, który otrzymaliśmy w roku ubiegłym. Oczywiście wiemy, że wynik ten był trudny do osiągnięcia. W tym roku jeszcze większe wyzwanie, bo będziemy na pewno chcieli starać się, aby nasza praca była równie dobra i aby ten poziom zaufania na tak wysokim poziomie się utrzymał. Przypomnijmy, że Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poza 30 pracownikami cywilnymi dysponuje 220 etatami, które, jak zaznaczył komendant powiatowy, nigdy nie są pełne. Mało tego, pod koniec roku do obsadzenia były 4 wakaty, a do marca ta liczba ze względu na odejście funkcjonariuszy na emeryturę wzrośnie do 14. A już teraz o naszym raciborskim powietrzu, które jest jedno z najbardziej zanieczyszczonych w całym kraju. Dane, które pochodzą ze stacji monitorowania jego jakości przy ulicy Wojska Polskiego, nie kłamią. Ale idąc tym tropem, sprawdzaliśmy, jak przekłada się to na kontrolę pieców przeprowadzane przez Straż Miejską. Sezon grzewczy trwa w najlepszej. Jak zawsze w tym czasie na straży czystego powietrza stoją również oni, funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy regularnie obserwują nieruchomości i w razie podejrzeń kontrolują piece mieszkańców. Od miesiąca października na dzień dzisiejszy ujawniliśmy wiele nieprawidłowości, jeżeli chodzi o spalanie odpadów, a spalane były różne rzeczy, po stolarkę meblową, odpady plastikowe, różne odpady komunalne, odpady zielone, które również nie wolno spalać, zarówno w piecu, jak i na wolnym powietrzu. Żarty się skończyły, bo w odróżnieniu do lat ubiegłych strażnicy byli bezkompromisowi i nałożyli kilkanaście mandatów karnych. Ostatni taki przypadek był tutaj na ulicy Kościuszki, gdzie właściciel lokalu spalał gumoleum, spalał odpady plastikowe, miał przygotowane również stolarkę meblową. Miał przygotowaną, tego żeśmy nie stwierdzili, żeby spalał te elementy, ale w tym momencie został tutaj ukarany bardzo wysokim mandatem, który wynika tutaj jakby z kategorii tego wykroczenia, czyli to było 500 zł. Także było też bardzo dużo spalanych odpadów na wolnym powietrzu. Jak najbardziej strażnicy tutaj nakładają mandaty w wyjątkowych sytuacjach, naprawdę wyjątkowych, stosują pouczenia. Jak się tłumaczą? Chociaż w dobie tak szybkiego i szerokiego przepływu informacji trudno w to uwierzyć, najczęściej po prostu brakiem wiedzy. Mimo że edukacja niestety na dzień dzisiejszy już jest bardzo rozpowszechniona i w prasie, i w telewizji, między sobą rozmawiamy bardzo często na temat właśnie ekologii, tym bardziej, że funkcjonują programy, które tutaj dofinansowują również do wymiany pieców, do ocieplenia, żeby tych najstarszych i najgorszych pieców było jak najmniej, ale jednak
widać tutaj po tych zachowaniach, że ta informacja jednak nie dotarła do wszystkich naszych mieszkańców. Ale nie jest najgorzej, jeżeli tak porównuję działania straży w innych miastach, no to jednak okazuje się, że tam mieszkańcy no, częściej spalają te odpady, także tutaj chwała naszym mieszkańcom, że jednak wzięli sobie do serca i dbają o ekologię i dbają o to, żeby powietrze w mieście Raciborzu było jak najbardziej poprawne. Dodajmy, że na karanie trucicieli wpływają nie tylko prewencyjne działania Straży Miejskiej, ale także czujność innych mieszkańców, którzy nie są obojętni i bezzwłocznie reagują. Bardzo dużo zgłoszeń wpływa poprzez eSIM, elektroniczny system, który funkcjonuje w Urzędzie Miasta i tym samym zwracam się tutaj do mieszkańców naszego miasta, żeby zgłoszeń poprzez eSIM odnośnie spalania odpadów nie przesyłali nam, bo my na bieżąco nie otwieramy tego programu. Możemy to otworzyć na przykład następnego dnia lub po sobocie, niedzielę, dopiero w poniedziałek, a jeżeli ktoś zauważy i ma podejrzenie spalania odpadów, jak najbardziej proszę o zgłoszenie telefoniczne do dyżurnego, przedstawi sytuację, dyżurny wyśle na miejsce patrol interwencyjny. Co ma wzbudzić nasze podejrzenia? Przede wszystkim śmierdzący zapach i dłużej utrzymujący się czarny dym, który dzięki naszej interwencji będzie zanieczyszczać powietrze, które wdychamy znacznie krócej. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.